Witajcie na kanale Kwasior Official. Witam was bardzo serdecznie ze skąpanej w słońcu Filadelfii, z samego szczytu schodów Rockiego. Chciałbym was dzisiaj zabrać w podróż, dlatego ten wysiłek nie był bezcelowy, w podróż po restauracjach serwujących legendarne kanapki, legendarne już na skalę światową, a mianowicie Philly Cheese Steaks. Odwiedzimy lokal Pazza, lokal, od którego w latach 30. wszystko się zaczęło. Postępując dalej mapą smaków filadelfijskich Philly Cheese, odwiedzimy restauracje, knajpki, lokale, które serwują najlepsze według ocen mieszkańców kanapki Philly na dzień dzisiejszy. Trochę kalorii spalone, możemy iść jeść. Chodźmy! Znajduje się pod lokalem Pazza, przede mną zaś lokal Jenna. I teraz to skrzyżowanie jest szlakiem, jest prawdziwym frontem bitew między fanami kanapek Philly Cheese, no bo niektórzy twierdzą, że Pazz był pierwszy i to on robi najlepsze Philly Cheese. Inni twierdzą natomiast, że to Jenna's. Są tutaj prawdziwe wojny kanapkowe. Ja natomiast nie będę w nich uczestniczył, po prostu wypowiem swoją opinię. Zaczynamy od Pazza, bo od niego właśnie się wszystko zaczęło. W latach 30. Pazz miał tutaj swoją budkę z hot dogami, serwował hot dogi, całkiem dobrze mu szło, ale któregoś razu pomyślał Pazz i Harry. To było dwóch wspólników. No i Pazz i Harry pomyśleli sobie, że a jakby tak zrobić kanapkę ze stekiem? No i tak znaleźli jakiś tańszy kawałek wołowiny, zgrillowali, pociapali, pokroili, wrzucili, spróbowali, ale średnio im smakowało. Przejeżdżał ten znajomy taksówkarz, który spróbował, mówi: słuchaj, dosyć mam tych hot dogów. On mówi: świetnie, spróbuj nowej kanapki. Taksówkarz spróbował, mówił: nie no, petarda. Wspaniały smak, zacznijcie to robić, chłopaki. I zaczęli. Jak zaczęli, tak skończyli, że ta kanapka jest legendą na całym już świecie. Kiedyś była serwowana bez sera, ale podobno Pazz z Harrym byli kiedyś w Nowym Jorku, zobaczyli ulicę pełną żółtych taksówek i sobie pomyśleli: słuchaj, a jakby tak polać żółtym serem tą naszą kanapkę, jakby było? Spróbowali, wyszło znakomicie. Chodźcie, jemy. Zaczynamy od Pazza. Sos serowy wszędzie cieknie tutaj dookoła. Stek ze smażoną cebulą rozpada się, ale właśnie tak to ma wyglądać. Próbujemy. Mięso średnio rozdrobnione, trzyma strukturę, ale niedoprawione. Sos serowy nieco tą słoność rekompensuje, ale wciąż cebuli nie czuć prawie w ogóle. Spodziewałem się więcej. Spróbujmy z pikantną papryczką. Nieco teraz zestaw się budzi. Papryczka zdecydowanie odżywia temat, ale spodziewałem się więcej. Jak będzie z pikantą, smażoną?
dymne nutki, jakże dobrze grające z serem. O! Gorzka, tego się bałem. Uważajcie, pikanta. Uważajcie na te smażone papryczki, chyba troszeczkę je przeciągnęli. Są goryczkowe. No dobra, lecimy do konkurencji. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zaatakuje po drodze, że wychodzę z przeciwnej strony barykady. No i przeszliśmy przez linię frontu do Jenna. Jenno ma najpiękniejszy szyld reklamowy, jaki widziałem w życiu. Spójrzcie tylko, czyż to nie wygląda majestatycznie? A sprawdźmy, jakie ma kanapki. Philly cheese od Jenna, druga ikona tych kanapek. Sprawdźmy. Steki, jak widzicie, są tutaj w całych takich płatkach, więc są znacznie lepiej wyczuwalne. Są bardziej kruche, mają więcej smaku. Sos serowy, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że używają tego samego, bo w smaku nie wyczuwam różnicy, jest nieco bardziej ciepły. Cebulka gdzieś tam w tle leciuśko się przebija, inaczej jak tam. Bułka nieco bardziej twardsza, ale wszystko jest cieplejsze i jakby bardziej harmonijne w swoim smaku. Pats i Gino's. Proponuję rozstrzygnąć wojny kanapkowe. Na gorąco taka recenzja. Obie te kanapki są... no generalnie średnie, szału nie ma. Taka ocenka moja, 6 na 10 to jest max. Nie mogłem doszukać się w nich smaku. To na pewno nie jest coś takiego, co zapada wam w pamięć i do smaku, którego wracacie gdzieś tam z czasem, odtwarzając sobie tą przygodę. Nic z tych rzeczy. Wydaje mi się, że tutaj pierwsze skrzypce, zresztą jak w większości Stanach Zjednoczonych, gra po prostu marketing. To co? Jedziemy dalej? Chodźcie. Przez parki, piękne tereny leśne, pola golfowe i dzielnice ludzi z naprawdę wyższych sfer. Docieramy w końcu tu, do D'Alessandro's, jednych z najlepszych Philly Cheese Steaków na całym świecie. Ale jak jest naprawdę? Chodźmy, przekonamy się. Generalnie system wygląda tu tak, że cash only, zamawiamy tu, potem nas czytają i odbieramy tu. Także chodźmy do kolejki.
niesamowity smak. 8 na 10 to jest moja ocena. Mięso jest tutaj najbardziej rozdrobnione, ma w sobie całą masę smaku. Do tego cebulka, która jest dobrze wyczuwalna, do tego grzybki. Bułka, która jak widzicie średnio jej to wychodzi, ale stara się utrzymać to wszystko w jednym miejscu i wyciekające wszędzie sosy. Sos serowy, na smak którego wydaje mi się składa się kilka gatunków sera. Do tego majonez oraz ketchup. Dilesandros, naprawdę, naprawdę kawał dobrej roboty. Może trzeba się kawałek przyjechać, ale zdecydowanie polecam ten smak. Te Philly cheesy, które uciekają, są naprawdę wybitne. Jesteśmy pod lokalem Maxa. Dzielnica jest, lekko mówiąc, bardzo niebezpieczna. Nie czuję się tu zbyt dobrze. Dookoła sami czarni patrzą się na mnie dosyć dziwnie. Jestem jedynym białym w tej okolicy. Wszędzie hip-hop, wszędzie trawka, wszędzie złe spojrzenia. Okej, restauracja występowała w filmie Creed, zdaje się. Młody Apollo, przyjaciel Rockiego, zabrał tu swoją dziewczynę na randkę, zjeść coś dobrego. Idźmy, zobaczmy, podobno jeden z lepszych steków w całej Filadelfii. Jak przeżyjemy. Mocno rozdrobnione, napakowane smakiem, do tego grzyby, cebula, grubo pokrojone, dobrze wyczuwalne, rozstawiający się ser na dole. Jak widzieliście, ten chwili nie był polany serem, ten ser jest rozłożony na dole, on się rozpuścił i tworzy teraz piękny sos. Do tego musztarda, który daje lekkiej pikanterii i bułka, nie za twarda, nie za miękka, niemalże chwili, czy jest idealny. Philly cheese inny niż wszystkie. Bardzo duża bułka, to na plus, ale nie polewali tego sosem serowym. Ser był tylko na dole, on się rozpuścił. Nie wiem, czy tam nie było dobrze słuchać, bo muzyka dość mocno grała. Mięso napakowane smakiem, mocno rozdrobnione. Do tego grzybki, cebula, grubo pokrojone, dobrze wyczuwalne. Ser na dole, musztarda u góry. Petarda smak, petarda smak. Tak jak mówię, pomimo tutaj jakby ogólnych przeciwności losu, warto tu podjechać, spróbować. Jedne z lepszych Philly cheese steaków, jakie jadłem w życiu. Chodźmy, jedziemy dalej.
Philly Cheese od Jima. Mawiają, że są najlepsze na świecie. Wyglądają bosko. A jak smakują? Mięso jest napakowane smakiem. Nie wiem, jak oni to robią. Do tego cebula, która jest pokrojona w grube kawałki, jest bardzo dobrze wyczuwalna. Nadaje niesamowitej słodkości, cebulowości, do tego sos serowy. Dali go i na dole, i na górze. Wszystko to spaja bułka, ale i tak sos wycieka razem z tym pysznym mięsem. Coś niesamowitego. Zdecydowanie jeden z najlepszych Philly cheese steaków, jak jadłem w życiu. Wow. Jechali goście, dwóch takich gangsterów, ciemnoskórych, opuścili szybę. Mówią, ej, jak ci smakują nasze najlepsze steaki? Chyba są mega dobre. A oni i pojechali. Rocky! Dzień chyli się ku końcowi, a ja objadłem się niesamowicie i teraz tak chyżo po tych schodach to już bym nie wbiegł. Słuchajcie, ranking Philly Cheese Steaków jest zupełnie odwrotny niż kolejność, w jakim były one próbowane. Więc patrz, pomimo historii, pomimo tradycji, bardzo mi przykro, no ale można tam pojechać sobie cyknąć zdjęcie, nic specjalnego. Natomiast Jim's robi najlepsze Philly cheese steaki tutaj w okolicy, to nie tylko jest moje zdanie i polecam jak najbardziej do dwóch ostatnich lokalów, które testowałem pojechać, ale do Jima pojechać można w ciemno, jeśli nie macie zbyt dużo czasu w Filadelfii, walcie tam w ciemno, smak jest po prostu niesamowity. Ja już żegnam się z wami, piękna Filadelfia, o zachodzie słońca, idę sobie jeszcze troszeczkę, posiedzę na schodach, pooddycham już tym rzeźkim powietrzem, które się robi. 100 stopni dzisiaj było. Ła, ciężki dzień. I odpocznę. Do zobaczenia.